Sprawa, którą chciałabym Wam dzisiaj przybliżyć, może wzbudzić wiele kontrowersji. Spokojnie, pomimo cytatu zawartego w tytule odcinka, nie będziemy rozmawiać o krzywdzeniu zwierząt. Opowiem Wam natomiast o osobie, której hierarchia priorytetów oraz tok myślenia zdecydowanie odbiegały od tych, które uznaje się powszechnie za normy. W tak dużym stopniu, iż członkom składu sędziowskiego ciężko było ostatecznie uzgodnić dla sprawcy sprawiedliwy wyrok. Zapraszam do wysłuchania historii pewnej młodej kobiety, która nie do końca zdawała się rozumieć, jak działa otaczający ją świat. Listopada 2019 roku pewien chłopiec w wieku przedszkolnym spędzał z rodzicami czwartkowe popołudnie w parku Itaria Koen, zlokalizowanym niemalże w samym centrum stolicy kraju, Tokio, w okręgu Minato. Minato, jak niektórzy z Was mogą teraz zaobserwować na dołączonej grafice, jest to obszar centralny, na terenie którego znajdują się dziesiątki, jak nie setki drapaczy chmur, stanowiących siedziby dla wielu zarówno japońskich, jak i międzynarodowych korporacji. Są to przykładowo Honda, Mitsubishi, Nikon, Sony, Fujitsu, Apple czy też Goldman Sachs. Jest również miejscem, w którym zagraniczni podróżni, m.in. z Chin, Kanady, Holandii czy też Słowenii, mogą odbyć wizytę w Krajowej Ambasadzie. W tej okolicy, w eleganckich hotelach, zatrzymuje się zazwyczaj wielu obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Japonii w celach typowo biznesowych. Nie oznacza to jednak, że po pracy nie mogą oni sobie pozwolić na chwilę relaksu. W dzielnicy Roppongi, znanej ze swojego rozrywkowego charakteru, mogą oni zasmakować japońskiego nocnego życia w każdym tego słowa znaczeniu. Znajdziemy tu liczne bary, kluby nocne, kluby ze striptizem, restauracje, kluby hostes i hostów, kabarety i inne formy rozrywki. Warto również wspomnieć, iż jest to obszar, w którym prowadzeniem niektórych lokali zajmują się właśnie obcokrajowcy, którzy zatrudniają w swoich przybytkach osoby posługujące się językiem angielskim, dzięki czemu przyjezdni nie mają raczej problemu z porozumiewaniem się. Ponadto ten zajmujący nieco ponad 20 km2 obszar na co dzień zamieszkuje około 240 tysięcy osób w ponad 145 tysiącach gospodarstw domowych. Okrąg Minato jest również chętnie wybierany do osiedlenia się przez liczne sławy. Prawdopodobnie ze względu na dogodną lokalizację w niemalże samym centrum stolicy z dobrym dojazdem do pozostałych części miasta. Przykładowo, mieszkanie w jednym z budynków znajdujących się na terenie jednego z tamtejszych luksusowych osiedli posiadał Miura Haruma, o którego życiu i tragicznej śmierci opowiadałam Wam już w jednym z poprzednich podcastów. Jeżeli jeszcze go nie słyszeliście, a mielibyście ochotę zapoznać się z tematem, podlinkuję go dla Was na końcu dzisiejszej historii. To tak tytułem wstępu, abyście byli w stanie wyobrazić sobie okolicę, w której doszło do wydarzeń opisywanych w dzisiejszym odcinku. Wspomniany na samym początku kilkulatek bawił się biegając po parkowym trawniku, kiedy w pewnym momencie pośród rozkopanej ziemi natrafił na coś, czego nie był w stanie zidentyfikować. Kiedy pobiegł do rodziców, aby pokazać im nietypowe znalezisko, ci podeszli bliżej, aby móc odpowiedzieć na pytanie malca, czym jest odnaleziony przez niego przedmiot, i zamarli. Natychmiast kazali dziecku pójść pobawić się w innym miejscu, a sami wykonali telefon na numer alarmowy. Obawiali się bowiem, że kilkulatek przez przypadek wykopał coś, co mogłoby straumatyzować go na resztę życia. Kiedy policja zjawiła się na miejscu i dokonała oględzin, obawy przerażonych rodziców niestety się potwierdziły. W płytkim grobie, na terenie zielonym, w pobliżu jednej z głównych parkowych alejek, ktoś porzucił ciało noworodka. Makabryczne znalezisko z oczywistych względów wstrząsnęło okoliczną społecznością, a dla śledczych priorytetem stała się próba dotarcia do osoby, która odpowiedzialna jest za odebranie życia niemowlęciu. Zastanawiano się bowiem, czy możliwym będzie odnalezienie winowajcy pośród tysięcy anonimowych osób, które odwiedzają park każdego dnia.
Podczas autopsji udało się ustalić, iż dziewczynka straciła życie niemalże tuż po przyjściu na świat, a przyczyną jej śmierci było odcięcie dopływu powietrza poprzez zablokowanie dróg oddechowych papierem toaletowym, który został umieszczony w jej jamie ustnej. Dziecko nie nosiło żadnych innych śladów stosowania wobec niego przemocy. Było nagie i w dalszym ciągu posiadało nieodciętą pępowinę. Czas zgonu, na podstawie stopnia rozkładu, określono na około 5-7 dni przed odnalezieniem. W związku z tym, tokijscy funkcjonariusze postanowili początkowo skupić się na przeglądaniu materiału z kamer monitoringu, tych dostępnych w samym parku, ale również tych zainstalowanych na okolicznych budynkach i sklepach, w poszukiwaniu czegoś lub kogoś, kto, nazwijmy to, odstawałby w jakiś sposób od normy. Jednak ze względu na to, iż żadna z kamer nie obejmowała bezpośrednio terenu, na którym odnaleziono zwłoki, oraz z racji braku możliwości oszacowania dokładniejszego przedziału czasowego, w którym doszło do zgonu dziewczynki, śledczy musieli finalnie przestudiować materiał z ponad 48 godzin, co, jak możemy się spodziewać, wymagało ogromnego nakładu pracy. W jednym ze źródeł znalazłam informację, iż w tym czasie na nagraniach pojawiło się ponad 30 tysięcy osób, spośród których początkowo należało wyodrębnić w cudzysłowie podejrzanych, bazując tylko na tym, co widzimy na ekranie, a następnie dowiedzieć się, kim te osoby są. Według mnie brzmi to jak tygodnie, jak nie miesiące żmudnej pracy. Policjanci mieli jednak świadomość, iż jedna z nich była prawdopodobnie odpowiedzialna, jeżeli nie za zabójstwo, to przynajmniej za porzucenie noworodka. Dodatkowo wyznaczono kilku funkcjonariuszy, którzy miesiącami przechadzali się od drzwi do drzwi po okolicznych osiedlach z zapytaniem, czy któryś z mieszkańców nie kojarzy przypadkiem kobiety, może członka rodziny lub jakiejś sąsiadki, która była w ciąży, a po tym jak nastąpiło rozwiązanie, nikt nie widział, aby szła z dzieckiem na spacer lub też aby w jej domu znajdowały się rzeczy świadczące o tym, iż w ostatnim czasie została matką. Od osób, które wyraziły na to zgodę, pobierano również próbki śliny. Niestety, pomimo przeprowadzenia rozmów z naprawdę ogromną ilością osób, metoda ta okazała się ostatecznie zupełnie bezowocna. Po pewnym czasie uwagę śledczych przeglądających materiał z monitoringu przyciągnęła pewna młoda kobieta, która na jednej z kamer widoczna była idąca późnym wieczorem 3 listopada, czyli na 4 dni przed odnalezieniem ciała noworodka, ze sporych rozmiarów miękką torbą podróżną na ramię. Na drugim ujęciu jednak, pochodzącym z innej części parku, torby już ze sobą nie miała. Oczywistym było, że w głowach osób pracujących przy tej sprawie mogły zrodzić się koszmarne myśli dotyczące tego, co mogło znajdować się w środku oraz co stało się z zawartością w przeciągu pół godziny luki czasowej pomiędzy nagraniami. Należało więc ustalić, kim jest uchwycona na nagraniu kobieta, aby móc ją przesłuchać, zapytać o bagaż i ewentualnie wykluczyć spośród grona osób podejrzanych. Źródła nie do końca precyzują, w jaki sposób śledczym udało się finalnie do niej dotrzeć, mając jedynie krótki cyfrowy zapis. Natomiast kiedy chwilę się nad tym zastanowiłam, to doszłam do wniosku, że prawdopodobnie starano się dotrzeć do zapisów z innych kamer, biorąc przykładowo pod uwagę czas oraz kierunek, z którego nadeszła, aby w ten sposób spróbować odwzorować drogę, którą kobieta przebyła tamtego dnia. Wiedząc, że miała ona ze sobą torbę podróżną, mogli skojarzyć fakty i poprosić okoliczne stacje metra oraz inne miejsca obsługi ruchu pasażerskiego o udostępnienie nagrań z kilku dni poprzedzających incydent, aby spróbować odszukać na nich podejrzaną. I możliwe, że miałam rację, ponieważ w późniejszym czasie funkcjonariusze faktycznie dotarli do nagrań, na których widać poszukiwaną kobietę. Pochodziły one z kawiarni na lotnisku Haneda, oddalonego o zaledwie 30 minut drogi. Miała ona wtedy przy sobie tę samą podróżną torbę. Pomyślałam, że może płaciła tam za posiłek kartą kredytową i w ten sposób udało się ustalić jej personalia. Ale oczywiście to jedynie moje gdybanie. Tak czy inaczej, osobą z nagrania finalnie okazała się być 23-letnia studentka o personaliach Kitai Sayuri. Minęło ponad pół roku od odnalezienia zwłok niemowlęcia, kiedy śledczy stanęli pod drzwiami jej domu rodzinnego, zlokalizowanego w mieście Kobe, w którym w dalszym ciągu zamieszkiwała na stałe, oddalonym o ponad 500 km od stolicy. Na samym początku funkcjonariusze zapytali młodą kobietę, czy w ostatnim czasie nie była ona przypadkiem w ciąży, na co Sayuri stanowczo zaprzeczyła. Twierdziła, że nie posiada dzieci, zwłaszcza w tak młodym wieku.
Śledczy oczekiwali jednak dokładnie takiej odpowiedzi, ponieważ wiedzieli, że dzięki temu będą w stanie złapać podejrzaną na ewidentnym kłamstwie. Byli oni bowiem w posiadaniu pewnych dodatkowych informacji, które uzyskano od ginekologa, do którego kobieta zgłosiła się rzekomo 13 września 2019 roku. Lekarz ocenił wiek płodu na 27-28 tygodni, co oznaczałoby, iż pacjentka wkroczyła już w trzeci trymestr ciąży. Narodziny jej dziecka nie zostały jednak formalnie zarejestrowane aż po dziś dzień. Śledczy czuli, że znajdują się na właściwym tropie, szczególnie, że po skonfrontowaniu kobiety z zeznaniami ginekologa, ta przyznała, że owszem, taka sytuacja miała miejsce, ale nie ostatnio, a ponad 2 lata temu, co, biorąc pod uwagę zupełnie inną datę podaną przez lekarza, sugerowało, iż przesłuchiwana ponownie mija się z prawdą. Coś definitywnie wisiało w powietrzu. W tym miejscu myślę, że warto byłoby powiedzieć kilka słów na temat samej Kitae Sayuri. Przyszła ona na świat we wrześniu 1997 roku w mieście Kobe, będącym stolicą prefektury Hyogo. Dorastała w 7-osobowej rodzinie składającej się z dziadków, rodziców oraz trójki małoletnich. Ojciec Sayuri pracował na pełen etat, matka natomiast opiekowała się domem, a także czasem, kiedy zaszła taka potrzeba, podejmowała zatrudnienie doraźne na mniej niż pół etatu. Już od pierwszych klas podstawówki dziewczynka miała ogromny problem z przyswajaniem wiedzy. Nauka przychodziła jej bardzo opornie, była wręcz udręką, szczególnie iż pomagającą jej każdego dnia w odrabianiu lekcji matkę Sayuri opisała jako spartankę. Kobieta starała się ze wszystkich sił wpłynąć na poprawę ocen córki, nie zważając na okoliczności, co nierzadko kończyło się ciągnięciem za włosy czy też biciem po twarzy. Ojciec nie reagował na taki stan rzeczy. Mężczyzna wydawał się ogólnie nie brać czynnego udziału w wychowywaniu swoich pociech, pomimo iż przez wszystkie te lata mieszkał z rodziną w jednym domu. Mimo to dziewczynka przez cały okres szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum starała się sprostać oczekiwaniom rodziców i spędzała długie godziny na próbach nadrobienia materiału, z którym, w porównaniu do kolegów z klasy, zawsze była w tyle. Prawda jest jednak taka, że w większości przypadków nie rozumiała ona nawet, o czym właściwie czyta. Nie była również w stanie korzystać z zegara cyfrowego, a przy analogowym nauczyła się na pamięć kątów nachylenia poszczególnych wskazówek, nie potrafiła jednak skojarzyć z nimi żadnych liczb. Mimo to Sayuri była miła i powszechnie lubiana. Przez pewien czas należała również do szkolnego klubu siatkarskiego. Rówieśnicy określali ją jako towarzyską i kontaktową. Wspominają, iż miała wielu przyjaciół, aczkolwiek nie wyróżniała się na ich tle czymś szczególnym. Jednak zarówno znajomi, jak i rodzina nie mieli świadomości, iż dziewczyna skrywa pewien sekret, który ostatecznie znacząco wpłynie na wydarzenia mające miejsce w późniejszym czasie. Otóż, będąc w liceum, nastolatka zauważyła, że jej koleżanki i koledzy zaczynają interesować się wchodzeniem w romantyczne relacje z innymi osobami, a także coraz częściej rozmawiali oni na tematy związane z seksem. Sayuri udawała wtedy, że także pragnie posiadać drugą połówkę i przeżyć z nią intymne chwile, prawda jednak była zupełnie inna. Dziewczyna kompletnie nie czuła takiej potrzeby, a co więcej, kompletnie nie odczuwała oznak podniecenia seksualnego. Próbowała je u siebie wywołać poprzez stosowanie różnego rodzaju zabiegów, jednak ostatecznie nie była w stanie. Spowodowało to, że poczuła, że nie jest normalna. Sytuacja ta wywołała u niej przeświadczenie, że jest pusta i wybrakowana. Po ukończeniu liceum Kitae postanowiła kontynuować naukę. Mając jednak świadomość, iż ze swoimi niskimi wynikami będzie miała ogromne trudności z uzyskaniem miejsca na większości uczelni, postanowiła zdecydować się na jeden z płatnych uniwersytetów, oddalonych jedynie 15 minut drogi od jej rodzinnego miasta. Mowa o uczelni Ashiya, zlokalizowanej w mieście o tej samej nazwie. W opisywanym czasie w dalszym ciągu męczyły ją natarczywe myśli o braku odczuwania pociągu seksualnego i nie wiedząc, co dokładnie powinna była z tym zrobić lub do kogo się udać, postanowiła poradzić sobie z problemem na swój własny, nieco specyficzny sposób. Wkrótce po rozpoczęciu studiów rozpoczęła pracę jako eskorta, ogłaszając się na licznych japońskich stronach dla mężczyzn poszukujących damskiego towarzystwa. Jeżeli nie jesteście zaznajomieni z tym, co kobiety oferują swoim klientom poprzez, w cudzysłowie, wystawianie swojej osoby w takich miejscach, w skrócie można by było to wyjaśnić w następujący sposób. Kobiety mogą wskazać, na co wyrażają zgodę poprzez zaznaczenie na swoim profilu kwadracika przy odpowiedniej propozycji.
W większości przypadków zezwalają one na niemalże wszystko, oprócz standardowej penetracji, która jest niejako odgórnie zabroniona przez portale ogłoszeniowe, na równi z zakazem nagrywania, pozostawania pod wpływem narkotyków oraz wymienianiem się z wynajętą dziewczyną poufnymi informacjami, takimi jak imię i nazwisko czy numer telefonu. Co ciekawe, jako że prostytucja w Japonii jest w pełni nielegalna, kobiety te reklamują swoje usługi jako dostarczanie zdrowia pod drzwi klienta. Nie wiem, czy pamiętacie, ale już kiedyś Wam o tym wspominałam. Jako że usługi tego typu nie należą do najtańszych, Sayuri w młodym wieku otrzymała potężny zastrzyk gotówki, gdyż pracując jedynie kilka godzin w tygodniu, była w stanie zarobić od 100 do 300 tysięcy jenów, co przekładałoby się na kwotę od 3 do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Dzięki temu młoda kobieta była bez problemu w stanie opłacić z góry dość wygórowane czesne na uczelni, a także poddała się dwóm operacjom plastycznym, w tym korekcie nosa, którego kształt nigdy jej się nie podobał. Kitai pracowała jako eskorta przez cały czas, do 4 roku studiów, aż w pewnym momencie zorientowała się, że być może zaszła w ciąży. Ojcem jej dziecka mógł być jeden z jej klientów, biorąc pod uwagę fakt, że wspomniana zasada zakazu penetracji bywa niestety łamana ze względu na chęć uzyskania większego, dodatkowego zarobku. Kobiety zazwyczaj same ustalają ceny swoich usług. Sayuri nie bardzo odnajdywała się w nowej sytuacji. Zdecydowanie nie była gotowa na posiadanie dziecka. Miała świadomość, że w razie czego nie może liczyć na żadną pomoc od ojca dziecka, a jej rodzina z pewnością skrytykowałaby dziewczynę za zmarnowanie swojej szansy na życie na poziomie, nie wspominając już o tym, że z pewnością pytaliby oni, kto jest ojcem i możliwe, że musiałaby ona przyznać się do faktu zarabiania pieniędzy w taki, a nie inny sposób. Początkowo postanowiła więc zupełnie zignorować temat, licząc na to, że pozytywny wynik testu ciążowego spowodowany został ciągłym stresem generowanym przez fakt, iż od kilku miesięcy kobieta stale poszukiwała nowej, odpowiedzialnej i w cudzysłowie normalnej pracy. Jako że jej brzuch rósł bardzo powoli i generalnie był stosunkowo niewielki, bez problemu mogła ukryć go przed rodziną i znajomymi pod grubszym swetrem czy luźniejszą bluzą. Dodatkowym argumentem na potwierdzenie tych słów mógł być fakt, że Sayuri była w stanie pracować jako eskorta aż do 7 miesiąca ciąży. Jak już wspominałam, w tamtym momencie Kitai od jakiegoś czasu poszukiwała pracy. Marzyło jej się zostanie stewardessą, gdyż bardzo lubiła podróże i gdyby mogła sprawić, iż przemieszczanie się samolotem z miejsca na miejsce stałoby się jej codziennością, z pewnością poczułaby się szczęśliwa. W związku z tym, mniej więcej od początku 2019 roku, stale podróżowała z rodzinnej miejscowości do Tokio na liczne rozmowy kwalifikacyjne. Jednak, prawdopodobnie ze względu na słabe wyniki w nauce, z uzyskaniem zatrudnienia w wybranym przez kobietę sektorze mogła mieć spore problemy. Według źródeł, w okresie mniej więcej 10 miesięcy, Sayuri przeszła ponad 40 tego typu rozmów, z których żadna finalnie nie zakończyła się sukcesem. Wróćmy jednak na moment do przesłuchania, na które śledczy zabrali kobietę w momencie, kiedy odkryli, iż to ona znajduje się na nagraniu ze wspomnianego parku. Przedstawiając Kitai dowody na jej obecność w interesującym funkcjonariuszy miejscu i czasie, próbowała się tłumaczyć w sposób zupełnie nielogiczny i dość trywialny. Na pytania odpowiadała nieskładnie, jakby nie do końca rozumiała to, co mężczyźni chcą jej przekazać. Ostatecznie, pod naporem śledczych, którzy prezentowali coraz to nowsze dowody na jej winę, a także byli w stanie podać rzetelny kontrargument na każde z jej tłumaczeń, poczuła, iż nie będzie prawdopodobnie w stanie dłużej ukrywać prawdy o tym, co miało miejsce 3 listopada 2019 roku. Przyznała się do odebrania życia swojemu dziecku i opowiedziała dokładnie, jak doszło do tej tragedii. 3 listopada był dniem, w którym kobieta stawić się miała na kolejną rozmowę o pracę, starając się o posadę stewardessy. Z racji, iż, przypominam, Kobe i Tokio dzieli całkiem spory dystans, postanowiła ona udać się na samolot, dzięki któremu owy dystans była w stanie pokonać w nieco ponad godzinę. Jeszcze przed wejściem na pokład zaczęła odczuwać lekki ból w okolicy brzucha, mimo to zdecydowała się na odbycie podróży. Jednak kilkanaście minut po tym, jak maszyna wzniosła się w powietrze, Kitai zorientowała się, że rozpoczął się poród. Nachodzić ją zaczęły silne skurcze, które pod koniec lotu ciężko było już ukryć przed pozostałymi pasażerami i obsługą lotu. Niewiele więcej wiadomo na temat tego, co działo się w samolocie. Wiemy natomiast, co potwierdzają nagrania z kamer z lotniska Haneda, na którym kobieta wylądowała, iż natychmiast po opuszczeniu pokładu udała się ona do jednej z tamtejszych wielofunkcyjnych toalet.
określając je jako wielofunkcyjne, mam na myśli te nieco większe powierzchniowo, które zazwyczaj wyposażone są w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych lub też zawierają specjalny blat do przewijania niemowląt i tym podobne. Kitaj zamknęła się w środku i to właśnie tam, na podłodze, bez żadnej pomocy medycznej, na świat przyszła jej córka. Według opowieści kobiety, dziewczynka nie płakała ani nie wydawała z siebie żadnych innych dźwięków, więc w pierwszej chwili, przerażona i zdezorientowana Sayuri, sięgnęła po swój telefon komórkowy, aby zadzwonić pod numer alarmowy 119, który jest powszechnie używany w Japonii. Jednak po wybraniu dwóch jedynek, jak sama wspominała, nie była w stanie przycisnąć dziewiątki. W głowie kłębiło jej się tysiące myśli. Była świadoma, że córkę będzie musiała wychować samotnie, ponieważ jej ojcem był jeden z jej klientów i nie będzie mogła liczyć na jego pomoc. Sama nie miała przecież obecnie pracy, ponieważ po odbyciu ponad 40 rozmów kwalifikacyjnych żadna z firm nie zdecydowała się jej przyjąć. Wiedziała także, że będzie musiała wszystko wytłumaczyć rodzinie i znajomym, kiedy tylko wróci do domu z niemowlęciem. Była także pewna, że posiadanie dziecka raz na zawsze przekreśli jej marzenia o zostaniu stewardessą. W tamtej chwili wpadłam w panikę. Nie wiedziałam, co robię. Oderwałam 3 duże kawałki papieru toaletowego i włożyłam je dziecku do ust, tłumaczyła. Nie minęło dużo czasu, zanim noworodek całkowicie przestał się ruszać. Dziewczynka była na tym świecie zaledwie 43 minuty. Po wszystkim kobieta zawinęła maleńkie ciałko w foliową torebkę, którą włożyła do kolejnej, papierowej, a całość do wspomnianego we wcześniejszej części podcastu bagażu. Kilkanaście minut później udała się do kawiarni, która także znajdowała się na lotnisku, gdzie zamówiła koktajl czekoladowy i szarlotkę, z którymi robiła sobie zdjęcia, które natychmiast opublikowała na swoich mediach społecznościowych. Podczas spożywania posiłku wyszukiwała w internecie parków oraz innych terenów zielonych, które znajdowały się gdzieś w pobliżu. Biorąc jednak pod uwagę, iż ona sama znajdowała się obecnie w zatłoczonej stolicy, zlokalizowanie tego typu miejsca mogło okazać się dość trudnym zadaniem. Ostatecznie jednak udało jej się znaleźć Itaria Koen, oddalone około 15 kilometrów, w którym finalnie odnaleziono zwłoki. Postanowiła, że pojedzie tam jeszcze tego samego dnia po zmroku, aby nie rzucać się w oczy. Czas pomiędzy opuszczeniem kawiarni a wizytą w parku kobieta spędziła w hotelu, który zarezerwowała jeszcze przed wylotem z Kobe. We wszystkich tych miejscach miała ona przy sobie ciało córki. Zgodnie z zapisem z kamer, Kitaj na miejscu pojawiła się chwilę po godzinie 21. Chwilę przechadzała się parkowymi alejkami w celu zlokalizowania najbardziej odpowiedniego miejsca. Zdecydowała się na fragment terenu w cieniu, nieco na uboczu, w pobliżu kamiennego posągu. Następnie uklękła i, przy użyciu jedynie własnych dłoni, wykopała dość płytki dół, w którym umieściła szczątki, po czym pospiesznie przysypała je ziemią. Rozejrzała się, czy czyniąc to nie była przez nikogo obserwowana, a kiedy uznała, że jest bezpiecznie, podniosła się i czym prędzej oddaliła z parku z zamiarem powrotu do wynajmowanego pokoju hotelowego. Następnego dnia, jak gdyby koszmarne wydarzenia z poprzedniej doby nie miały w ogóle miejsca, Sayuri wróciła z powrotem do domu w Kobe, nie wspominając nikomu, czego doświadczyła. 23-latka została aresztowana w listopadzie 2020 roku, na niemalże rok po opisywanych wydarzeniach. Została oskarżona o dokonanie zabójstwa swojej córki oraz porzucenie jej ciała. Proces sądowy Kitai Sayuri ruszył na początku września 2021 roku. Przed sądem kobieta tłumaczyła się tym, iż nie pamięta praktycznie niczego, co działo się od momentu, kiedy opuściła pokład samolotu. Czuła się jak zahipnotyzowana. Po pokazaniu 23-latce materiału z kamer wideo zainstalowanych w kawiarni na lotnisku Haneda, potwierdziła, iż wie, że to ona się na nich znajduje i że faktycznie jadła tam posiłek i robiła zdjęcia, jednak zaznaczyła, że działała wtedy jak w amoku, jakby nie dotarło do niej do końca, czego się dopuściła. Na pytanie, dlaczego zadecydowała się porzucić ciało córki w parku, odparła jedynie: przypomniałam sobie, że gdy zwierzęta umierają, to się je zakopuje w ziemi. Co ciekawe, przed rozpoczęciem procesu Kitai wysłana została na dodatkowe badania psychologiczne, które wykazały, iż IQ kobiety wynosi zaledwie 74. Wynik ten zaliczał się do kategorii poniżej średniej, w zagranicznych źródłach opisywanej jako Borderline Intellectual Functioning, czyli inteligencja z pogranicza.
Osoby zaliczające się do tej kategorii, czyli takie z wynikami od 70 do 85, mają zdolności poznawcze poniżej średniej, ale deficyt nie jest aż tak poważny jak przy niepełnosprawności intelektualnej. Biorąc pod uwagę, iż Kitaj od zawsze miała problemy z przyswajaniem wiedzy, wynik tych badań wydawał się mieć sporo sensu. W przypadku oskarżonej ani rodzice, ani szkoła nie zainteresowali się w dzieciństwie powodem, dla którego otrzymuje ona złe oceny, z góry zakładając, iż jest to zapewne spowodowane niedostateczną ilością czasu poświęconego na naukę lub lenistwem. Sayuri często nie rozumiała, co się wokół niej dzieje, dlaczego coś musi być zrobione tak, a nie inaczej, i zazwyczaj grzecznie przytakiwała, kiedy ktoś pytał, czy rozumie dany wątek, choć w rzeczywistości mogło być inaczej. Dowodem w sprawie sądowej było również CV, które 23-latka nosiła ze sobą na każdą z rozmów kwalifikacyjnych. Było one dość ubogie, zawierało jedynie imię, nazwisko i adres, a najważniejsze dla japońskich pracodawców rubryki, takie jak autoprezentacja czy też powód wyboru danej korporacji, pozostawiła ona kompletnie puste. Tak jakby nie do końca rozumiała, iż aby dostać poważane i odpowiedzialne stanowisko stewardessy, trzeba było wykazać się dużo większym zaangażowaniem. Co więcej, Kitai przypisano dodatkowo posiadanie niektórych cech ze spektrum autyzmu oraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Wyniki badań nie wykazały jednak żadnych oznak zaburzeń czy chorób psychicznych. Na podstawie tych badań obrońca 23-latki wniósł o wzięcie pod uwagę wszelkich okoliczności łagodzących i wymierzenie kary w zawieszeniu. Z drugiej zaś strony prokuratura domagała się wymierzenia kary 7 lat pozbawienia wolności, wskazując na egocentryczne i skrajnie egoistyczne motywy, którymi oskarżona się kierowała. Ostatecznie 24 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Tokio skazał Kitai Sayuri na 5 lat pozbawienia wolności. W orzeczeniu przewodniczący składu sędziowskiego uargumentował podjętą decyzję tym, iż była to bezlitosna i makabryczna zbrodnia oparta na silnym zamiarze zabójstwa oraz samolubnych i krótkowzrocznych motywach. Według sądu kobieta po dokonaniu czynu, jak gdyby nigdy nic się nie stało, zjadła posiłek i robiła zdjęcia z ciałem córeczki spoczywającym w torbie podróżnej, nie wykazując żadnych oznak smutku czy dezorientacji. Zarówno podczas procesu, jak i po ogłoszeniu wyroku, Sayuri wyrażała skruchę i powtarzała, iż bardzo żałuje tego, czego się dopuściła. Cześć, z tej strony Sinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Na dzisiejszą sprawę natrafiłam zupełnym przypadkiem podczas szukania jakichś artykułów o sprawie, o której w jednym z komentarzy wspomniała mi Marta z Wobuzy in Japan. I im więcej o niej czytałam, tym bardziej upewniałam się w przekonaniu, że chciałabym ją opracować. Niezmiernie zaciekawiła mnie kwestia, w jaki sposób sąd postanowi ocenić postępowanie osoby, której poziom IQ nie pozwala w pełni na postrzeganie rzeczywistości w taki sam sposób, jak robią to osoby mieszczące się, powiedzmy, w normie intelektualnej. Powiem szczerze, że do tej pory mam nieco mieszane uczucia do wyroku, który otrzymała. Z jednej strony bezapelacyjnie odebrała życie swojemu nowonarodzonemu dziecku, jednak z drugiej wydaje mi się, że za to, co się wydarzyło, odpowiedzialne są po części również inne osoby, na przykład członkowie jej najbliższej rodziny, rodzice, którzy nie zauważyli ciąży, a też nigdy nie zainteresowali się, dlaczego córka ma tak ogromne problemy z nadrobieniem materiału, dlaczego słabiej kojarzy pewne fakty i dlaczego jej zachowanie bywa nieco dziwne. Podobnie było zapewne z nauczycielami. I nie opowiadam Wam przecież dziś o dawnych czasach, w których nikogo te kwestie nie interesowały, ani o edukacji w krajach trzeciego świata, tylko o kobiecie, która przyszła na świat w 1997 roku i chodziła do dobrych szkół w dużym japońskim mieście. Dajcie znać, co Wy myślicie. Macie może podobne przemyślenia, albo wręcz przeciwnie? Chciałabym wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie, może się tak zdarzyć, że w któryś czwartek na przełomie kwietnia i maja będę musiała odpuścić tworzenie któregoś z odcinków. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale tak się złożyło, że na samym początku maja wychodzę za mąż i okazało się, że im bliżej tej daty, tym więcej różnych niedokończonych spraw i niedociągnięć związanych ze ślubem wychodzi na wierzch. Staramy się obecnie dopiąć jakoś wszystko na ostatni guzik, ale bywają takie dni, że zwyczajnie nie pamiętam już, jak się nazywam i pisanie tego scenariusza idzie mi bardzo opornie. Nie chciałabym tworzyć tych materiałów dla samego tworzenia, aby je w cudzysłowie tak odklepać ich z głowy, ale w dalszym ciągu wkładać w nie tyle samo serca i pracy jak do tej pory.
Mam nadzieję, że w razie wystąpienia tygodniowej przerwy mi ją zwyczajnie wybaczycie i wpadniecie do mnie w kolejnym tygodniu. A teraz już w dzisiejszym kąciku wiedzy pozwólcie, że opowiem Wam trochę o ogromnym trzęsieniu ziemi, które miało miejsce 17 stycznia 1995 roku w bezpośredniej okolicy portu w mieście Kobe, ponieważ jego epicentrum wypadało na północną część wyspy Awaji, ulokowanej niecałe 20 km w linii prostej od tego miejsca. Po dziś dzień jest ono uważane za jedno z najsilniejszych i najbardziej zabójczych trzęsień, jakie kiedykolwiek nawiedziły Japonię. Miało ono moc 7,3 w skali Richtera. W źródłach jest ono często określane jako trzęsienie Hanshin, od regionu, na którym wystąpiło. Jako ciekawostkę dodam, że nazwa tego regionu została stworzona poprzez połączenie pierwszej mory, czyli tzw. japońskiej sylaby nazwy miasta Kobe, oraz drugiej mory od nazwy miasta Osaka, czyli dwóch największych metropolii znajdujących się na jego terenie. Chociaż zjawisko, które rozpoczęło się o godzinie 5:46 nad ranem, trwało zaledwie 20 sekund, z epicentrum położonym w tak niewielkiej odległości od tak gęsto zaludnionego obszaru, skutki okazały się być wręcz katastrofalne. Tego dnia życie straciło niemalże 6,5 tysiąca osób, a kolejnych 40 tysięcy zostało rannych w większym bądź mniejszym stopniu. Około 300 tysięcy mieszkańców miasta straciło tego dnia nie tylko dach nad głową, ale i dorobek całego swojego życia z uwagi na 240 tysięcy uszkodzonych konstrukcji, z których ponad 60 tysięcy zawaliło się całkowicie. Miliony kolejnych budynków w regionie utraciło dostęp do prądu lub wody. Dodatkowo, ze względu na bardzo poważne uszkodzenia w nawierzchni drogi ekspresowej prowadzącej z Kobe w kierunku Osaki, nastąpiły ogromne utrudnienia w odpowiedniej organizacji pomocy dla osób potrzebujących. W tle filmiku na YouTube przewijają Wam się obecnie zdjęcia wykonane bezpośrednio po zdarzeniu. Jeżeli można byłoby mówić o jakichkolwiek pozytywnych skutkach tego rozmiaru tragedii, to ujawniła ona szereg nieprawidłowości budowlanych, które w przyszłości były konsekwentnie eliminowane, aby być w stanie zapobiec ewentualnej powtórce wydarzeń z 17 stycznia 1995 roku. Wyszło bowiem na jaw, iż ówczesne władze, które głosiły doskonałą odporność japońskich konstrukcji na trzęsienia ziemi, były w błędzie. Choć faktycznie większość budynków, które zostały zbudowane zgodnie z nowymi przepisami budowlanymi, wytrzymała trzęsienie ziemi, to wiele innych, zwłaszcza starsze domy o drewnianej konstrukcji, już nie. Całkowicie sparaliżowana została również sieć transportowa, a także obnażono niewystarczającą gotowość kraju na wypadek tego rozmiaru klęski żywiołowej. Rząd był mocno krytykowany za powolną i nieskuteczną reakcję, a także z powodu początkowej odmowy przyjęcia pomocy z zagranicy. W następstwie katastrofy w Kobe drogi, mosty i budynki na terenie całego kraju zostały wzmocnione, a rząd krajowy zrewidował swoją politykę reagowania na katastrofy. Przykładowo, jego reakcja na trzęsienie ziemi w prefekturze Niigata w 2004 roku była znacznie szybsza i dużo skuteczniejsza. Opracowana została także sieć transportu awaryjnego. Tak się składa, że mój nauczyciel języka japońskiego pochodził właśnie z Kobe i kiedy doszło do opisywanego dziś przeze mnie trzęsienia, był już na tyle dorosły, aby pamiętać, jak przedstawiała się wtedy sytuacja. Opowiadał nam któregoś dnia, że jego dom również został wtedy poważnie uszkodzony. Jego rodzina miała jednak tyle szczęścia, że ostatecznie nadawał się on jeszcze do naprawy. Chciałabym również zaznaczyć, że kiedykolwiek nie czytałabym o reakcji japońskiego rządu na daną tragedię, to zawsze wydaje się ona być stanowcza i wychodzić naprzeciw prośbom i domaganiom społeczeństwa. I to wydawać by się mogło niezależnie od tego, który konkretnie mamy rok, bo zauważyłam to przy zapoznawaniu się z materiałami źródłowymi zarówno do sprawy masakry w Sagamiharze, do której doszło w 2016 roku, ale także przy opracowywaniu odcinka o demonicznej położnej Ishikawie Miyuki, która prowadziła swoją klinikę w czasach II wojny światowej. Na dziś to tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszej historii. Nie tak dawno liczba subskrybentów na kanale przekroczyła 7,5 tysiąca, za co również bardzo dziękuję i niesamowicie się cieszę, że wielu z Was postanowiło wziąć swoje metaforyczne krzesełko i dosiąść się do naszego skromnego grona pasjonatów spraw kryminalnych z kraju kwitnącej wiśni. Na sam koniec wysyłam do każdego z moich patronów ogromną, puchatą chmurkę pełną uścisków i już nie zatrzymuję Was dłużej. Dzia, mateny? Bye bye!